Bilardo. PS-009, a straciłem przytomność. Suerte. Kiedy ocknąłem się znowu na podłodze salonu, leżeli dwaj związani w balerony, a Manolito siedział jęcząc na fotelu. Tiago wszystko załatwił. Rico kazał pakować manatki rodzinom napastników. A może pomógł im się spakować? Tiago znał się na rzeczy i poszedł wtedy za mną. Tiago był mordercą i początek imienia stracił w jatce, jaką urządził w jednej wiosce, po której nie pozostała nawet nazwa. Santiago. Nikt nie pamięta już jego imienia i dla wszystkich pozostał Tiago. Musiał mieć ich żywcem. Ima. Leżą tu na dywanie z lekka naruszeni. No i ja. Kombre. Rzucił do mnie. Żyjesz? Zobaczyłem, że mam dziurę w brzuchu i widzę własne kiszki. Masz i pij. Podał mi szklaneczkę rumu. Zaraz będzie wikki, to cię poszywa. Co z nimi? Zapytałem, wskazując balerony. Powiedzą, to przeżyją. Zakpił Tiago. Cóż, więc, Tiago nosił batutę na plecach. Był to cienki, giętki nóż z plastiku. Czarodziejska różdżka, jak można by przypuszczać, gdy tylko balerony zobaczyły batutę, stał się cud i wyrzucili z siebie nazwisko zleceniodawcy. Potem, Tiago, nie dotrzymał obietnicy. I wpadł przez drzwi Rico jak burza. Co jest? Warknął od progu. Hombre ubity, ale będzie jak nowy. Powiedział Tiago, czyszcząc batutę. I dywan do wyrzucenia. Stwierdziłem powoli. To dobrze, to bardzo dobrze. Kto to? Spytał Rico. Tiago popatrzał Rico w oczy. To Mariolo da Esfas. Patrzyliśmy na siebie chwilę. Co chciał ode mnie? Rzekłem. Kupy się nie trzyma. Zna miejsce piramidy? Po chwili dodałem. Czy ktoś z nas robi z nim jakieś interesy? Wszedł Biki. Skrzywił się jak to on i zaczął gmerać w moich kiszkach. Jak to tak, na żywca? A co boicie? Skąd wziąłeś te spleśniałe rękawiczki? Wrzasnąłem przerażony. He? No, nie ma przebitych kiszek. Najgorszy, ten mięsień. Muszę go sklamrować. Założymy dwie samorozczkarne. Powpychał mi jelitami byto na swoje miejsce i przypalił brzegi. Rico zatkał usta ręką z obrzydzenia. Potem Biki zajął się Manolito. Zresztę kółka ułożył i zszył pierożek. Na głowie zamiast papilotów pojawiły się opatrunki i sączki z gazy i jakimś żółtym płynem. Tiago patrzył na balerony. Rico telefonował gdzieś. Ciężarówka zabrała ich wszystkich, a ja do rana przesiedziałem w tym samym miejscu, ani śpiąc, ani nie śpiąc. Trzeźwiałem. Dochodziły do mnie sygnały bólu i swąd przypieczonej skóry. Wreszcie rozumiałem, że balerony chciały mnie usiec. I Tiago ocalił moją dupę. No i Manolita. Zobaczyłem moje złote okulary zgniecione całkiem obok fotela i mały diament, co wypadł z ich oprawy. Dlaczego mnie? Pulsowało mi w głowie. Truk tu 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 tu. Ciąg dalszy nastąpi. Truk tu 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 tu.